Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 1. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczynamy od GTR-a R35, który wygrałem w poprzednim odcinku w... no, takim nierównym trochę pojedynku. Ale jakoś to poszło. Mogłem wziąć inny samochód, no trudno już. I tak udało się wygrać, co jest najważniejsze. Mam ten samochód... Moment, tutaj koło mnie jest jakiś pomarańczowy wyścig. Klasa B. Kurczę, no to nie przetestuję tu GTR-a. Samochód bardzo fajnie brzmi. Pojedziemy sobie... tutaj na... właśnie, ale przecież mamy tu wyścigi. O, tutaj sobie zrobimy centrum wyścigów ulicznych. No i tu prawdopodobnie będzie jakiś wyścig w klasie S. Coś tak czuję, że może być. Jeśli będzie, to fajnie, to się właśnie pościgamy tym GTR-kiem i sprawdzimy jego możliwości. Te wyścigi są bardzo, bardzo takie na luzie, bo na przykład te wyścigi w mistrzostwach, no to trzeba przejechać konkretnym samochodem, może nie konkretnym samochodem, ale konkretną klasą, tak? Wiedziałem, że połkniesz przynętę. Klasa A, kurczę, tu tylko klasa A jest, a GTR-a mam w klasie S i chyba wymaksowany, nie, no wymaksowany jest, prawie 700 punktów, tu bym musiał się przenieść gdzieś indziej. Tu mam chyba wszystko wygrane. Jakieś nowe rzeczy chyba mi się odblokowały albo coś po tych ostatnich mistrzostwach. Mam nadzieję, że w klasie S możemy chyba zobaczyć wszystkie wyścigi, szczegóły. Tak, coś mi się tu... Nie, no ale zobaczcie. Niby... Co oznaczają te pozostałe kropki? Tu mam wszędzie wygrane. To chyba będziemy musieli robić te normalne zawody jednak. Zobaczę, czy gdzieś jeszcze są te uliczne zawody. A jeśli nie, to przystąpimy od razu do tych mistrzostwowych zawodów. Tak nie mogę teraz dojrzeć. Aha, mamy jeszcze te pokazówki. O, tu mamy coś w klasie ten. Zobaczmy, aha, dobra, tu będziemy musieli pewnie tym Ferrari jechać. Raczej na 100%. To dobra, najpierw zrobimy tą pokazówkę, tu jest pierwsza. A później zrobimy tą drugą. Za to się dostaje sporo expa. Dlatego warto to sobie porobić i już, żeby odblokować tam jakieś nowe rzeczy. Fajnie wygląda ten GTR, co? Ogólnie wysłaliście mi nawet na ludzką grupę ostatnio zdjęcie tego GTR-a z wersji z 2001 roku. Taka wersja koncepcyjna i wygląda okropnie. Bardzo, niektóre elementy są podobne. Tylne światła w tym koncepcie były troszeczkę niżej. Ten tył ogólnie w tym GTR-ku jest naprawdę piękny, bardzo mi się podoba. Jedynym mankamentem jak dla mnie są te przednie reflektory, wiecie? Niespecjalnie mi się podobają, ale ogólnie cały przód i ogólnie cały kształt tego GTR-a jest po prostu piękny. Okej, okay. No i jak pewnie zgadujecie, nie będziemy jeździć tym samochodem, bo musimy wziąć coś, co będzie pasowało do tych zawodów. Niestety, szkoda, no kurczę, fajnie by było mieć możliwość posiadania jednego samochodu, na przykład takiego GTR-a i już całą grę przejść, no nie? To co fani NFS-ów chyba lubią najbardziej, w tym ja. No ale nie mamy takiej możliwości. Albo na przykład robić sobie czasami tylko odskocznie na jakiegoś tam Koenigsegga, a jeździć cały czas jakimś Nissanem 240SX. A musimy jechać takim czymś teraz. No ale trudno. Trzy okrążenia, poziom trudny. Sposób sterowania samochodami normalny, nie symulacyjny. Ja nie lubię tych samochodów. W ogóle jakoś marka Mini Cooper i ogólnie wygląd tych samochodów mi się nie podobają. Od początku wiem, że na przykład Anglicy się w nich lubują, że to są takie ich fajne samochodziki, ale dla mnie to są paskudy. Małe takie chrupki, nie lubię. Nie lubię. Znaczy, małe samochody, ja niektóre lubię małe samochody. Na przykład z kształtu podoba mi się Ford Focus RS. Świetny wóz, naprawdę, z wyglądu. No ale... To? Nie. I też nowe te Mini Coopery, Mini Candyman, czy jak mu się tam nazywa. Takie są. Wszystkie tak samo wyglądają. Nie, słabo ogólnie, jak dla mnie. No, wiem, że są pewnie wśród was osoby, które będą lubiały te samochodziki, no ale to na pewno nie będę ja. No okej, okay, dobra, który jest to? Czwarty, drugie okrążenie, połowa drugiego okrążenia, więc trzeba spiąć poślady na moim wyścigowym fotelku.
i spróbować to wygrać. Trochę tutaj driftuję, trochę się zagaduję, a powinienem bardziej skupić się na wyścigu. Myślę, że ciężko będzie tu wygrać, ale nie traćmy nadziei, może się uda. Tutaj bardzo, bardzo zły łuk zrobiłem. Dobrze, będziemy mieli jeszcze jedno okrążenie. Nie wiem, czy chcę powtarzać ten wyścig, po prostu go sobie tak przejadę. Dostanę pewnie trochę tam expa, może trochę kredytów i tyle w tym temacie. To jest też ciekawe, że ja wcale w tej Fordzie nie muszę być zawsze pierwszy na każdym wyścigu. Gdzie na przykład w Fordzie Horizon 2, żeby zaliczyć wyścig, musimy mieć tam określoną ilość punktów w klasyfikacji generalnej, czyli warto by być na przykład na pierwszej pozycji w jednym wyścigu, albo w trzech wyścigach, a w ostatnim możemy sobie pofolgować i nawet na piąty zejść, ale ogólnie musimy się trzymać tej czołówki, a tutaj nawet nie trzeba jeździć wszystkich wyścigów, wygląda na to. No to jest też fajne, no bo na przykład są wyścigi, których nie chcemy jechać daną klasą czy coś, no nie? To sobie jedziemy inny, a tych opcji jest dużo. Z drugiej strony moim zdaniem fajniej to wygląda w dwójce właśnie. Większą swobodę mamy też, bo nie ma tak, że musimy jechać samochodem z klasy C i z napędem naprzód akurat ten wyścig. Tylko możemy sobie wziąć jakiś tam samochód z klasy C, ale z napędem jaki chcemy, jaką markę chcemy, obojętnie, tak? To już zależy tam od nas. Także to jest fajniejsze. Dobra, olać to. 16 tysięcy dostałem. Spadamy stąd, nie chcę już tego jechać. No te Mini Coopery naprawdę jakoś nigdy mi się nie podobały. Szczególnie te, znaczy w tych późniejszych modelach już nie ma tych takich charakterystycznych. Musiałbym to powtórzyć, żeby to wygrać. A jedźcie z tym, nie, dajcie spokój. W tych nowych modelach nie ma już tych charakterystycznych zegarów na środku deski rozdzielczej, tylko już są tak schowane gdzieś tam za kierownicą, ale w tych starszych modelach właśnie był ten zegar, czyli prędkościomierz na środku kokpitu. Uciekajcie z tego, uciekajcie daleko. No dobrze. No nie, no już serio, taki płotek. Nie można go rozwalić. To jest urok tych typowych konsolówek, jak ja to mówię. Tak jedziemy w takim tunelu. Ech. Taka, wiecie jak się mówi na takie gry, konsolówka po prostu, jak idziemy gdzieś tam w tunelu i nie możemy się ruszyć na lewo i prawo, to mówimy że wtedy, że to jest konsolówka. No ale to już nowe gry konsolowe, to już mają też otwarty świat i już też jest inaczej. Cyk, dobra. Zaskoczyłeś wszystkich dochodząc tak daleko i coś mi mówi, że dojdziesz dalej niż do fazy pomarańczowych opasek. Oczywiście, że tak. Najpierw musisz jednak pokonać Zakiego Malika. Ten facet nie jest taki grzeczny na torze, uwierz mi. Serio? Zaraz zobaczymy. Nie wolno ci wziąć udziału w wyścigu tym samochodem. Musisz wybrać inny. No to co, spróbujemy Honda S2000 w klasie B? Nie tak szybko. Twój samochód jest o wiele za dobry na te zawody. W klasie B. Zobaczymy właśnie, jak się spisuje. Może będzie lepiej niż w A. Jeśli tak, to zdegradujemy ten samochód do klasy B. Bo w A moim zdaniem ma za dużo mocy i ciężko go opanować. Zobaczymy, jak tu będzie. Może akurat będzie lepiej. Oby. Miałem problemy z tym samochodem na samym początku, bez ospoilerowania dodatkowego strasznie driftował. Z ospoilerowaniem jest trochę lepiej, ale też nie jakoś tam super, no nie? Także cały czas trzeba mieć kontrolę nad tym samochodem. Bardzo ciekawe. Gaz. Okej, okay. I startujemy. W sumie teraz jak rozpocząłem ten wyścig i zobaczyłem tego klasyka, to mi się przypomniała jedna rzecz, że ja wam w 90% obiecałem, że na następnym odcinku będziemy szukać samochodów ukrytych i prawdopodobnie będą to klasyki, więc po tym wyścigu właśnie to myślę, że porobimy. Nie mam przyspieszenia! Gdzie moje przyspieszenie? Zabrali mi. Co, oni mają samochody z innej klasy czy jak? Ach. Cholera. Dobra, to w takim razie skończymy sobie ten wyścig i poszukamy jakichś klasyków. Co wy na to? Okej, okay, przede mną Maserati. Może ta Honda jest właśnie bardzo dobra na zakręty. Jeju, denerwuje mnie to, jak oni mi zajeżdżają drogę. Z drogi! Lucek jedzie! 35%.
No to jeszcze kawałek, to gdzieś ta trasa musi tam zakręcać, bo już widziałem metę. A będzie chyba nawrót taki hardkorowy. Tu możemy na pełnym gazie wparować? No słabo, słabo. Przede mną Mazda RX-7, kultowa Mazda. Też będzie trzeba ją kupić. A nie, jednak nie jest taki nawrót. O, ciekawie to jest zrobione. Okej. Dobra, wchodzimy w takie ciasne. Tutaj znowu 90 stopni. I już widzę metę. Konsola mi zlagowała grę. No słabe to było. Ja myślę, że tych samochodów będziemy szukać w GTR-ku. Samochód z napędem na 4 koła powinien sobie lepiej radzić w terenie. Mimo wszystko, mimo że to jest sportowy z niskim prześwitem. Kurde, powiem wam, że brakuje mi przyspieszenia w tej Hondzie z 2000. W klasie B z kolei, a w klasie A za mocno driftuję. Nie jestem zadowolony. No, zobaczcie co się dzieje. No ja też nie najlepiej pojechałem, pierwszy raz jechałem ten wyścig, ale mimo wszystko na prostych każdy mnie zostawiał i tamci z tyłu też mnie doganiali. Tak nie do końca dobrze jest. Ale okej, dostaliśmy jakieś tam punkty, wcale nie musiałem być tutaj na pierwszej pozycji. Już prawie 600 tysięcy mam po kupnie Ferrari w poprzednim odcinku. Dobra, nie. Będziemy sobie jeździć GTR-kiem i... Myślę, że o właśnie, tutaj nie można się tak teleportować w każde miejsce, można ewentualnie na jakieś pobliskie lądowisko się przeteleportować. Zaraz zobaczymy w pobliżu czegoś jesteśmy w ogóle. Nie, musimy tutaj się myknąć. Czy nie, ale słuchajcie, tu jest taka prosta droga. To jest chyba najbliższe miejsce, a tu byśmy musieli jeszcze dojechać. To jest takie najbliższe miejsce tutaj, przejedziemy się tym GTR-em przy okazji, sprawdzimy na co go stać. No i tam poszukamy naszego znaleziska, mam nadzieję. Ciekawe, co to będzie za auto. I ciekawe, jak tutaj wyglądają ukryte samochody. Gdzie one są ukryte? Czy w jakichś garażach, czy gdzieś? W Fordzie 2, Horizon 2 były właśnie w jakichś takich garażach zniszczone takie wraki samochodów, no nie? A tutaj nie mam pojęcia, co to będzie. I jestem strasznie ciekawy, jak to będą wyglądały. Dobra, a teraz przejdźmy się kawałek właśnie naszym GTR-kiem R35, sprawdźmy jak się spisuje na prosty. I powiem wam, że no tak, przyspieszenie to wiadomo, ale prędkość też powinna być niezła. Wow, zobaczcie te otwarte tereny. Wszystko dookoła tak zapiernicza. To chyba lubimy w Forzach, nie? Patrzcie na to. 340, prawie jechałem. 330. Okej, już widzę, że ten obszar bardzo szybko się zbliża, gdzie będziemy poszukiwać pierwszego samochodu. Wow! Kurczę, myślałem, że go ominę, tak? O milimetry. Nie, musimy to cofnąć. Musimy to cofnąć. Jeszcze kawałek. Okej. I gaz. Okej, mamy. Cyk. Nie, ten świat tutaj w Fordzie Horizon 1 nie jest aż taki duży. Więc tu sobie możemy spokojnie podróżować autem. Możemy tu wyjechać? Nie. To jak my mamy poszukać ten samochód? Ej, patrzcie, tam jest jakaś szopa. Da się tam dojechać? Tak, zaczęła mi się wczytywać mapa i gra zaczęła lagować. Jej, jak ten Nissan startuje. To jest uzależniające. Okej. Tu nie ma. Ej, cyk, cyk. Przejechałem koło tego. Cyk, cyk. Mamy. Natknąłeś się tutaj na naprawdę wyjątkowy samochód. Co to mamy? Mu trochę opieki, ale dzięki Bogu ja mu ją zapewnię. Ten ulubieniec fanów aut z koncernu Chryslera to Hemi Cuda z 1971 roku. Tak, ma pod maską silnik 426 Hemi o mocy 425 koni. To narodowa instytucja, a ja wciąż się w tym wozie zakochuję. Okej, super! Czyli mamy pierwszy znaleziony. Może pojedźmy sobie po prostu tutaj. Nie będziemy się teleportować, bo te odległości naprawdę nie są duże, a w GTR-ku jazda to sama przyjemność. Poza tym ten samochód jest mega szybki i nie zajmie nam to dużo czasu, także spokojnie. Czyli co, mamy Hemi Cudę
prawdopodobnie będziemy musieli chwilę poczekać, aż ten samochód pojawi się w naszym garażu. O ile w ogóle będziemy mogli nim jeździć, nie? Czy tutaj możemy jeździć, czy nie możemy tymi klasykami? Zobaczymy, ale i tak są to jakieś tam klasyki, no nie? Bo tutaj mamy tą kartę zniżkową. Pyk, elegancko. Już 25% mamy na zniżce na części. Bardzo dobrze. A, już pędzimy. Ależ pięknie się pędzi tym GTR-kiem. W ogóle bardzo fajnie ten model wygląda w tej grze, muszę wam przyznać. No tak obstawiam, ile w ogóle tych samochodów będzie. Tam było chyba 25, tak? Modeli. Czy 9. Chyba 9 było, nie 25. 25 to ja czegoś innego chyba dostałem. A, 25 to zniżka była. Dobra. Wyznaczyłem sobie tutaj cel. Ciekawe, czy akurat w tym celu będzie to, czego szukam. Czyli widzicie, to jest jakiś taki zajazd. To może być nawet przy jakiejś głównej drodze. I też tak samo jak w Fordzie Horizon 2 mamy jakiś garaż, a w tym garażu jest właśnie samochód. Czyli co? Szukamy budynku. Powinno być to łatwo do znalezienia. Bo budynków, jak widzimy, dużo w tej grze nie ma, tak? Tutaj jest trochę więcej. No, tu mogą być komplikacje. Tu mamy zagrodzone budynki, jakiś tam stary garaż. Tak, tu mamy też zagrodzone. Tu mamy zagrodzone. Tutaj też. Ale fajna nutka leci, jak z Jamesa Bonda. Aż się chce driftować. Okej, okay, tu mamy zagrodzone. Pojedziemy tu. Ale on tak dziwnie lata tym bokiem, GTR-ek. Ale przyjemnie się nim jeździ bardzo, mówię wam. Okej, okay, tu mamy zagrodzone wejście, wjazd. Tutaj też. O, no dobra, tutaj będzie trochę trudniej z tym poszukiwaniem. Bo jest tu sporo budynków, które wyglądają na takie, gdzie mógłby być właśnie ukryty nasz samochodzik. O, 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 patrzcie, patrzcie! No ale to już jest poza obrębem tego, tak? No właśnie, wyjechaliśmy za daleko. Tu znowu mamy jakiś taki zajazd. Okej. No i trzymajcie kciuki, czy to ten budynek już? To było? Nie wiem, jakiś taki dziwny dźwięk. Okej, tu nic nie ma. To jakiś taki budynek, że budynek, ale co? Wow! Ale co mamy tutaj dalej? O, już myślałem, że przez to nie można przejechać, ale można. Okej, mamy tabliczkę zniżkową. Okej. Tu jeszcze mamy kawałek tego miejsca, gdzie możemy ewentualnie znaleźć to, czego szukamy. Patrzymy cały czas, czy jest jakiś zjazd na pobocze, albo do jakiegoś domu dojazd. Tu już się nam kończy strefa, więc tu nie znajdziemy. Ja myślę, że to może być gdzieś tam w centrum ukryte. No jest dosyć takie skrzętnie ukryte, chociaż tamten pierwszy pojazd był taki dosyć na widoku, no nie? Tak można było go znaleźć dosyć łatwo. Nie można jechać za szybko, bo kurczę, zgubię wątek. Okej. Tu nic nie ma. Tu musi być jakiś stary garaż. Musi mi wejść w nawyk. Ta szopa tam wygląda podejrzanie. Może jest sposób, jak tam dojechać. Patrzcie, o, uwaga. Cy, Bugatti EB110. Oj, spójrz tylko na ten wóz. Jakie rzeczy ludzie trzymają w stoku. To model Bugatti EB110 Super Sport. Zbudowany w celu wskrzeszenia jednej z najlepszych marek na świecie. W latach 90. to był jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie samochodów, jakie kiedykolwiek stworzono. W
wcale nie taki stary klasyk, słuchajcie. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Tu już mamy kawałek większej drogi do pokonania. Tu jest jeszcze nie problem to ten obszar pokonać, ale najgorzej będzie na przykład dojechać tutaj, bo tu mamy tylko tą jedną drogę dojazdową. W sumie mamy tu lądowisko i możemy się przeteleportować tu łatwo. No ale tutaj na przykład nie ma lądowiska, tutaj trzeba sobie już dojechać w to miejsce, a tu są naprawdę kręte drogi i tam nam trochę czasu zajmie zanim dojadę. Ale na razie jedziemy sobie w inne miejsce, poznamy też troszeczkę okolice. Co to za przed nami tutaj jedzie? Nobu, okej. Mam nadzieję, że będzie jechał w tę samą stronę co ja chcę. Okej, jedzie na skróty, ale to jest klasa R1 chyba, tak? R1. Wiem, że R. Dobra. Hemikuda już jest gotowa. To jeden z najpiękniejszych Kuda 426 Hemi, jakie widziałem. Będzie można ją odebrać. Wow. Mamy upgrade'y, okej, super. No i proszę bardzo, start w GTR-ku, to jest to. Wjeżdża na asfalt i ziomka już nie ma. Nieważne jaką klasę samochodu by nie miał, GTR na starcie rozwali wszystko. Wow! Ale na zakrętach, no to już jest... to już jest problem, trzeba puszczać gaz, żeby w miarę dobrze pokonać ten zakręt. W Forcie Horizon 2 te boty jeżdżą już całkiem po bezdrożach, nawet na tych wyścigach, pojedynkach. Po to, żeby nas wyprzedzić. Tutaj no nie ma takich możliwości. Okej, widzę, że tu możemy sobie fajnie drogę skrócić. Wystarczy pojechać pod prąd i zjechać pod prąd. I uwaga! Jesteśmy na autostradzie. Kurde, myślałem, że dam radę wyhamować. No hamulce nie są mocną stroną tego GTR-a, chociaż też zablokowałem koło, ale dłuższy czas hamowałem tak, wiecie, delikatnie, dopiero później mocniej trochę i za mocno. Dobra, jedziemy do tej strefy mojej. No akurat jesteśmy na takiej w miarę chyba, nie no, ta jest droga jednak kręta. Ale dojedziemy tam sobie szybko. No i okej, dojeżdżamy powoli do celu moim GTR-kiem. Powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ. No, wiem, że się powtarzam, ale już tak nim jeżdżę tutaj dużo. Zobaczcie, spory kawałek sobie przejechałem. I muszę przyznać, że naprawdę chyba będzie to mój jeden z ulubionych samochodów pod względem ogólnie jazdy, przyspieszenia. No przyspieszenie jest tutaj nieziemskie, tak jak powinno być w GTR-ku. Bo nie, w niektórych grach wyścigowych, na przykład pamiętam Need for Speed World, jakaś głupia Toyota MR2 miała lepszy start niż Nissan GT-R R35. Wyobrażacie sobie coś takiego? Rzeźnia. No na szczęście w tej grze realia są zachowane, w jakimś tam stopniu oczywiście, bo to jest dalej gra arcade'owa. Dobrze, jesteśmy sobie w miejscu, gdzie powinniśmy szukać naszego nowego znaleziska. Widzę, że tam po drugiej stronie rzeki są jakieś budynki. Ale czy na pewno będą? No sprawdźmy tu, czy coś jest ciekawego. Szukamy jakiejś szopy. Starej. Tam po drugiej stronie coś może być. Moi drodzy, to chyba będzie najszybsze znalezisko w Forcie Horizon. Co tutaj mamy? Co to było? Stary. Mercedes SL 300 SL. Ślicznotka to Mercedes-Benz 300 SL kupiona. Tak, zgadłem. Z pewnością się zgodzisz, że to jeden z najpiękniejszych samochodów, jakie skonstruowano. Przywrócenie mu dawnej chwały będzie prawdziwą przyjemnością. A kiedy skończę, będziesz dysponował jednym z najcenniejszych aut kolekcjonerskich na świecie. Dokładnie. Czemu oni zniknęli? Nie ważne. Ale jest to bardzo drogi samochód. Gullwing. Będziemy mieli Gullwinga w garażu i nie umieszkam nim pojeździć. Ciekawy jestem w sumie, czy te klasyki równie ciulowo się prowadzą w tej Forzie jak w Forzie Horizon 2. Żeby to sprawdzić, ponieważ jeden samochód już nam się odblokował, jest to Hemikuda. Sprawdzimy jak się prowadzi. Ponieważ jest to muscle car, nie wymagam od niego jakiegoś zajebistego prowadzenia typu, nie wiem, z jakiegoś super samochodu. Zapomniane wozy, proszę bardzo.
Gotowy do odebrania, gotowy do odebrania, nie gotowy. Ok, jeszcze kilka samochodów tu zostało. No to weźmy sobie. Okej. To sprawdźmy Hemikudę najpierw. Bugatti już też mamy gotowe do odebrania. Ktoś z was mi raz naburknął, że jest to najlepszy samochód w tej grze. Plymouth z 1971 roku zasługuje na szacunek. Dobra, chciałem do niego wsiąść, ale też chciałem od razu go przerobić. Chciałem go jakoś hardkorowo przerobić. Co wy na to? Okej, ale ten samochód wygląda pięknie. Bardzo mi się podoba jego kształt, naprawdę. Pojeździmy nim trochę. Wow. Driftowóz urodzony. Ciekawe, czy będzie taki samochód, który będzie w stanie zrobić tutaj taki długi jeden drift dookoła tego ronda tutaj? Można to tak nazwać, rondo? Myślicie, że będzie takie auto? Dobra, chodźmy do warsztatu i zróbmy potwora z tego potwora. Okej. Okay. Felg tutaj nie będę zmieniał, w ogóle chyba wygląd zewnętrznego nie będę zmieniał. Zobaczymy, jakie mamy tu możliwości. Ulepszenia automatyczne najpierw zobaczymy, jakie możemy sobie zastosować do tego auta. Do klasy S możemy go wtegować, ale tutaj jeszcze w grę wchodzi coś takiego jak konwersja i możemy dolot do... lot zrobić lepszy. Teraz tak, co nam doda więcej mocy? Dwie turbosprężarki. Okej. Okay. No to mamy dolot i teraz powinniśmy właśnie spróbować automatycznych ulepszeń. Dalej S, to chyba musimy sami to zrobić. Zobaczmy, jakie tutaj są te zdążaki i różne rzeczy. Myślę, że warto coś tutaj zainstalować, bo później jak zaczniemy tym jeździć, to może się okazać, że zabraknie nam docisku. Maska niech zostanie taka, jaka jest, jest świetna. Dobra, typ opon. Rajdowe, nie, okej. Okay. Weźmiemy sobie wyścigowe. Pyk. Klasa A od razu. Szerokość to jest przedni. Damy tylne nam. O kurczę, to chyba nie będzie skręcać. Tutaj dajmy na pierwszym poziomie. Felgi zostawię takie, jakie są. No i maksujemy woza w ogóle, tak żeby wymiatał. Znaczy, czy on będzie wymiatał? Wątpię. W grach wyścigowych ważne jest to, żeby samochód też jakoś pokonywał zakręty, no. Na prostej to każdy jest mądry. Czy mi w ogóle kasy na to starczy? Starczy. To mało kosztuje. Kute, tłoki, tu, tego. Wow. Już klasa S. Czy uda się do klasy R1 go wtegować? No ciężko. Dobra, tutaj tak, to mieliśmy tu, teraz... A, jeszcze możemy coś tutaj polepszyć. Czy będzie L... Aha, to są wyścigowe. Cyk, jeszcze obniżony jakoś hardkorowo będzie, wow. Okej. Cyk. Co my tam za klasę mamy już? 620, no to może być ciężko. Chociaż nie, bo teraz go odciążymy. I to mocno. Teraz tak. Wyścigowa, dobra. To już wszystko tutaj. I ciekawe, czy tam się rzeczywiście te fotele zmieniły na kubełkowe. Tu nam dużo ta klasa nie wzrośnie. Wyścigowa przykładnie. No ej, słuchajcie, może będzie L1. Kurde no. Nie ma, patrzcie, jak niewiele brakuje. O cholera. Dobra, ale prawie wymaksowany w klasie S. To nie są żarty. Teoretycznie mógłbym się ścigać z takim GTR-em teraz. Jaki obniżony. Musiałem mu dodać jakieś ospoilerowanie, bo mogłoby się okazać, żeby odleciał, jakby wyjechał na jakąś prostą. Dlatego lepiej się przygotować już na zaś. Okej. Okay. Cyk. Ha. Ej, pięknie on wygląda, naprawdę super. Powoli, startujemy powoli. Wyjedziemy sobie na jakąś prostą. Okej, okay, skręca znacznie lepiej. Może chodźmy na autostradę, tutaj jest nieopodal. Gdzieś w tym miejscu, musimy zawrócić, okej. Okay. No dobra, zaraz i tak dodam gaz do dechy.
Jeszcze nie. Dobra, gotowi? 3, 2, 1. I wow! O kurcze. Bam! No nieźle. Rzuca trochę, no nie ma się co dziwić. Samochód nie jest stworzony do takich przyspieszeń i prędkości. Ale nie jest tak źle. Zobaczymy, jak z miejsca rusza. Uwaga. Kilometr na jedynce musiał mielić, żeby złapać trakcję. Okej, okay, przejedziemy się zaraz na autostradę i sprawdzimy, ile to bydle wyciągnie. Jaką prędkość maksymalną ma. Myśmy tam wsadzili chyba z 1000 koni pod tą maskę. Cyk. Nie ma opcji, kurczę. Musimy się tym autem pościgać gdzieś. W klasie S. Ciekawe, czy będzie taka... Nie, będzie taka możliwość na tych wyścigach nielegalnych. Ulicznych, ja mówię na to nielegalne, ale nielegalne brzmi lepiej, co? Dobra, teraz tu musimy skręcić. Nie, gdzieś tam. Okej. I uwaga. Chyba lecimy, co? Typowe dla ludzka. Okej, wyłączę tylko ten GPS, żeby mi nie przeszkadzał. Lecimy i oczywiście w drzewo. Okej. 4. 5. Liczcie ze mną. Na pewno autostrada? Nie, to jest taka opuszczona droga gdzieś na środku pustyni. Jak w tych filmach, no nie? Jak w pierwszych Mad Maxach. Ojej, robi się kręto. Ten samochód nie lubi specjalnie skręcać. Na pewno jadę tą autostradą? Dobra, słuchajcie, 310 km na godzinę i samochód ma dosyć, ewidentnie. Zainstalowałem najszersze opony, jakie tylko tutaj są w tej grze. A i tak mieli tego kapcia. Gdybym miał te wąskie, to podejrzewam, żebym z miejsca nawet nie ruszył. No tam 316 może... Ej, na pewno się ucieszysz na wieść, że skończyłem pracę nad 300 SL. Wpadnij i go odbierz. Dobra. Możemy odebrać Mercedes. Ciekawy jestem właśnie tych klasyków, czy też będą się jakoś tam w miarę prowadzić lepiej niż w dwójce. Wow! No ten samochód... nie wiem, ja mam wrażenie, że to on nade mną panuje, nie ja nad nim. Jest, kurczę, nieokiełznany. Dobra, spróbujmy zadriftować. Coś tam poleciał, słuchajcie. Arabski drift na prostej. Ej, tu jest autostrada, tu gdzie jechałem? O nie, dobra, tu jest taka prosta droga, myślałem, że to autostrada, ale tu jest ogólnie autostrada. Okej, okay, moi drodzy, zrobiliśmy dzisiaj parę fajnych rzeczy, odnaleźliśmy kilka samochodów, kilka jeszcze jest do odnalezienia. To już myślę, że sobie poodkrywamy je w następnych odcinkach. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.